Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o trwaniu, trwaniu w Chrystusie, który jest krzewem winnym. Jeżeli będziemy w Nim trwać, będziemy przynosić owoc obfity. Trwać to jest chyba jedno z najtrudniejszych zadań dzisiejszych czasów. Mamy kulturę chwili, że wszystko, co nas spotyka, jest przelotne, szybko umyka, szybko mija. A trwać, być wiernym, jest jedną z rzeczy chyba najtrudniejszych. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz z jednej ze swoich konferencji mówił o kwiatach, które są doniczkowe, czyli zakorzenione, i o tych, które są ścięte. Te ścięte tak naprawdę udają, że żyją, bo nie mają korzenia, nie mają w sobie już życia. Szybko wiedną, szybko są do wyrzucenia. A te, które mają korzeń, długo mogą cieszyć nasze oczy, bo trwają. Mogą z gleby czerpać życiodajne soki i mogą długo obfitować pięknem i cieszyć swoim pięknem tych, którzy na nie patrzą. Tak samo i chrześcijanin, który trwa w Bogu, może cieszyć tych, którzy na niego patrzą prawdziwym pięknem, bo trwanie w Bogu to pełnia szczęścia. I mimo tego, że czasami to trwanie musi być okupione jakimś cierpieniem, musi być okupione wielkim wysiłkiem, czasami może nawet wyśmianiem, ale przynosi ono naprawdę piękne owoce i błogosławione doświadczenie bycia zakorzenionym w Bogu. Zakorzenionym, czego tak bardzo potrzebuje dziś każdy z nas, by jeszcze bardziej, jeszcze mocniej przylgnąć do Boga i w Nim trwać. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Z Bogiem nasze życie jest udane, bez Boga nasze życie jest udawane. A przecież nikt z nas nie chce być aktorem. Nikt z nas nie chce być kimś, kim nie jest. Bardzo często można spotkać młodych ludzi, którzy skarżą się wręcz na to, że muszą udawać kogoś, kim nie są, żeby przetrwać. Ale właśnie taki, jaki jesteś. Jesteś najpiękniejszy. A jeszcze piękniejszy jesteś wtedy, kiedy jesteś głęboko zakorzeniony i zjednoczony z Bogiem. Jak latorość trwająca w innym krzewie. Bo wtedy przynosisz błogosławione owoce swojego życia. Wtedy jesteś najpiękniejszy na całym świecie. I takiego chcą cię zobaczyć ludzie. Autentycznego i trwającego w Bogu.